Lili, przywitaj się. Lila. Lila. Hej. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Powiem Wam, że ja mam strasznego pecha. Zawsze jak chcę coś nagrać, to coś jest nie tak. Dzisiaj wyskoczyło mi okropne zimno na ustach. Nie wiem, czy to... Na pewno to widzicie, bo jest to okropne i powiem Wam, że nawet nie wiem, jak to zwalczyć, bo nigdy czegoś takiego nie miałam. Także jeśli macie jakieś naturalne sposoby, to możecie pisać na dole. A tymczasem ja się z Wami witam i zapraszam do oglądania. Szybko Wam powiem, co mam w planach, a mianowicie za pół godziny, czyli gdzieś tak po 9:00 idę z moją mamą. Moja mama jest nianią takiego małego chłopca i właśnie z tym chłopcem na spacer. Później o 15:00 przychodzi do mnie koleżanka. O 20:00 gdzieś przyjdzie Daniel, bo w tej chwili jest w pracy, później idzie na siłownię i dopiero wraca do domu. Także byłabym cały dzień sama, ale załatwiłam sobie fajny dzień. Także przy okazji, jak wyjdę z małą, to zrobię małe zakupy, bo powiem Wam, że nasza lodówka woła o pomstę do nieba. I tak, stwierdziłam, że pora nagrać dla Was Daily Vloga, także zapraszam do oglądania. Ostatnio robiłam zamówienie na Allegro. Tak, właśnie tak, Lila, dziękuję. I chciałam Wam pokazać, co pięknego zamówiłam dla Wiktorii. A mianowicie są to takie rożki. Jeszcze ich nie odpakowywałam, tak szczerze Wam powiem. Jeden jest taki różowy w serduszku. One są takie same, tylko ten ma taki mięciutki materiał tutaj, a ten jest już zwykły. Także takie małe zakupy zrobiłam. Przy okazji, jak już miałam płacić za przesyłkę, to wzięłam jedną butelkę, bo stwierdziłam, że na wszelki wypadek muszę ją mieć. Kilka pieluszek teatrowych. Ups. A to już kupiłam stacjonarnie u nas w pokusie. A tutaj mam takie pierwsze ubranka dla niej. I nie martwcie się, ja tego wszystkiego nie kupiłam. Powiem Wam, że większość z tych rzeczy, a praktycznie wszystko, dostałam. Także naprawdę super. Tutaj są takie pajacyki, które ja kupiłam. Gdzieś jest jakieś body i spodenki chyba. I oczywiście skarpetki i czapeczkę. Też kupiłam ja resztę, te wszystkie bluzeczki, body, wszystko dostałam, także naprawdę super. A tak było przed chwilą ładnie pościelone. Jak się zastanawiacie, kto to zrobił, to oczywiście ten mały łobuz. Lili, łobuzie, bawić się chcesz? Dobra, także ja się z nią chwilę pobawię i zmykam na spacer. Tutaj, moi drodzy, ja już jestem ubrana, jak widzicie, mam taką szerszą sukieneczkę. Do tego kurtkę jeansową, ale myślę, że niedługo ją zdejmę, bo wydaje się być naprawdę ciepło na dworze. I balerinki, także ja uciekam na spacerek. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam z zakupów, byłam w Carrefourze i może tak szybko Wam pokażę, co kupiłam. Pasta do zębów, ale to wzięłam akurat w Rossmanie i w Rossmanie jeszcze wzięłam wodę kokosową, ale powiem Wam, że jest strasznie ciepła i muszę ją najpierw włożyć do lodówki. Była w promocji za 2,50. Ogórek, pomidor, bułeczki, szynka, serek na kanapki, papryka. Sałata lodowa, tak myślę, że zrobię dzisiaj sałatkę i mleczko. I powiem Wam, że zaraz jeszcze muszę iść do Biedronki, ale najpierw wyjdę z pieskiem. A teraz lecę z tym maluszkiem na spacerek i szybko do Biedronki i już się do Was odezwę na trochę dłużej. Hej kochani, ja już wróciłam z Biedronki, jeszcze Wam szybko pokażę, co kupiłam. I muszę Wam powiedzieć, że idę pod prysznic, bo jest na dworze tak gorąco, że ledwo weszłam na trzecie piętro. Także w Biedronce kupiłam banany, nektarynki, ale widzę, że gdzieś mi tu uciekały. Wzięłam 3, one jeszcze muszą dojrzeć. Może ja wiem, że one nie są jeszcze takie super, ale miałam ochotę. Wzięłam 2 jabłuszka, cebulkę, paprykę żółtą, to właśnie do sałatki i czekoladę. I to są całe moje zakupy z Biedronki. A byłam jeszcze w piekarni i kupiłam takie ciastko czekoladowe, jagodowe. No bo jak przyjdzie Ewela, to myślę, że z miłą chęcią sobie zjemy.
Okej, ja powiem Wam, że rozpakowałam zakupy, jeszcze na chwilę się położyłam, bo naprawdę czuję się padnięta, jest po 12 i ja właśnie wróciłam do domu i dzisiaj już nie zamierzam nigdzie wychodzić, tylko jeszcze z pieskiem, a tak to siedzę i się lenię. Także ja za chwilę idę pod prysznic, później już troszeczkę ogarnę dom, uleżę, odpocznę, pobawię się z Lili i przyjdzie Ewela. Zobaczcie, jaka dzisiaj jest super pogoda. Po prostu ani jednej chmurki. Cudownie. Chcę teraz rozrobić sobie obiad, bo troszeczkę zgłodniałam. I tak strasznie bolą mnie te usta. Strasznie mi to przeszkadza, także nie wiem, co ja z tym zrobię. Mam nadzieję, że mi to szybko zniknie. I co Wam miałam mówić? Aha, i chwilę poodpoczywałam. Za chwilę tak naprawdę będzie u mnie Ewela. Ja jeszcze wyjdę z Lilą. Także powoli będę się żegnała z Wami. Także mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i widzimy się już w następnym. Pa, pa!